W czasie zimnej wojny agenci każdej ze stron dysponowali arsenałem wynalazków do inwigilacji, przekazywania informacji i zabijania. Oto lista ciekawszych szpiegowskich gadżetów. Miniaturowe wymiary ułatwiały ukrycie, a specjalna klisza pozwalała na zrobienie aż 50 zdjęć. Masowo produkowany w Rydze już od 1937 roku aparat fotograficzny Minox był używany przez obie strony konfliktu. Posługiwał się nim John Anthony Walker, oficer marynarki wojennej USA, który sprzedawał ZSRR amerykańskie kody radiowe i plany atomowych okrętów podwodnych. Jak również szpieg CIA i MI6, pułkownik GRU Oleg Pieńkowski, który Minoxem dokumentował plany radzieckich rakiet balistycznych. W 1962 roku Pieńkowskiego aresztowało KGB. Podobno został wrzucony żywcem do pieca hutniczego, a egzekucję nagrano jako materiał szkoleniowy dla adeptów sowieckiego wywiadu. Filmu nigdy nie odnaleziono. Zbiegł z Bułgarii w 1969 roku, pracował w BBC i Radiu Wolna Europa, zaciekle krytykując ustrój panujący w jego kraju. W 1978 roku Georgi Markow w drodze do pracy, stojąc na przystanku na moście Waterloo w Londynie, poczuł ukłucie. Odwracając się, zobaczył oddalającego się jegomościa z parasolem. Trzy dni później nie żył. Podczas autopsji znaleziono platynową kuleczkę o średnicy 1,7 mm, która miała dwa otwory szerokości 0,35 mm i zbiorniczek ze śladami silnej trucizny – rycyny. Najprawdopodobniej została wstrzyknięta ofierze za pomocą mechanizmu ukrytego w parasolu. Interesującą bronią posłużył się agent KGB Bohdan Staszyński do egzekucji przebywających po II wojnie światowej w RFN przywódców ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery i Lwa Rebeta. Zamordował ich przy użyciu jednostrzałowego pistoletu z ładunkiem z kwasu pruskiego. Truciznę wystrzelił w twarz ofiar, co miało wywołać efekt podobny do zawału serca i nie pozostawiać żadnych śladów. Co ciekawe, ponieważ morderstwa dokonywano z bliska, zabójca dostawał w zestawie antidotum dla siebie. W 1956 roku czeskie służby wywiadowcze szantażem zmusiły do współpracy Alfreda Frenzla, parlamentarzystę RFN czeskiego pochodzenia. Przekazywał on plany zakupów zbrojeniowych RFN, dane o budżecie Ministerstwa Obrony oraz dokumenty NATO. Materiały ukrywał w przesyłanych na wschód brązowych posążkach nagich kobiet. Skrytki na dokumenty znajdowały się w podstawkach. Kiedy próbowało się figurkę przepiłować lub w inny sposób otworzyć siłą, ukryty mechanizm powodował zniszczenie dokumentów. W czasach, kiedy nie istniały drony, CIA szukała sposobu fotografowania z bliska. Samoloty i satelity robiły zdjęcia ze zbyt dużej odległości. Wybór padł na gołębie. Technicy amerykańskiego wywiadu skonstruowali specjalny aparat, na tyle lekki, by ptaki mogły z nim latać. Aparat posiadał regulator, który rozpoczynał robienie zdjęć po określonym czasie oraz silniczek do przewijania kliszy i ustawiania migawek. CIA używało tak wyposażonych zwierząt w latach 70., jednak dokładne dane wciąż pozostają tajne. Wiadomo jedynie, że w fazie prób aparat był za ciężki i wycieńczone ptaki wracały do gołębników na piechotę. Jednym z podstawowych urządzeń na wyposażeniu szpiega był aparat do wykonywania mikrokropek. Urządzenie pozwalało wykonać zdjęcia w skali 1 do 300, co oznaczało zmniejszenie kartki formatu A4 do wielkości kropki. Tak zapisane dane można było łatwo przemycić. Istniało na to wiele sposobów. Puste w środku monety i spinki do mankietów, bądź po prostu kropka postawiona na końcu zdania w liście.